Ja staram się po prostu działać zgodnie z moją wrażliwością i jeśli chcę wyrazić swoją opinię, to to robię. Mam już za sobą spory bagaż doświadczeń, ale mam też swoje lata i uważam, że naprawdę nie we wszystkim muszę być taka korekt i taka, wiesz, grzeczna i nie będę siedzieć cicho, jeśli coś mnie naprawdę dotyka. A kwestia tolerancji, szacunku wobec drugiego człowieka jest dla mnie najważniejsza w życiu. Więc jeśli chodzi o szanowanie się nawzajem, to zawsze będę po prostu głośno krzyczeć i zawsze będę mówić, że to jest kluczowe. I tutaj nikt mnie nie uciszy, nawet jeśli kosztuje mnie to udział chociażby w festiwalu, który kocham. Bo tak zdarzyło się w roku 2021. Trudno mi mówić o tym, czy być 25 lat na scenie to jest sztuka, czy coś naturalnego, bo dla mnie to jest jedyna właściwa droga w życiu. Ja kocham scenę, kocham moją publiczność i kocham muzykę i nie wyobrażam sobie bez tego życia, więc nigdy nie przyjmowałam do świadomości planu B. Jakby byłam bardzo skupiona na tym, żeby konsekwentnie kroczyć tą moją muzyczną ścieżką. Więc 25 lat na scenie to jest dla mnie po prostu coś naturalnego. Chociaż rzeczywiście czasy się zmieniły, jest inaczej niż kiedy zaczynałam, bo mamy internet, mamy zupełnie inne możliwości promocji. Też muszę się tych rzeczy uczyć. Tak jak kilka lat temu bardzo mocno weszły social media, z którymi ja nie rosłam przecież, nie dorastałam, tylko po prostu musiałam się ich nauczyć w dojrzałym wieku. Ale wszystko można zrobić, jeśli się chce.